Witam moi drodzy, dzisiaj z nami Bajsangur Delbijew, cześć. Cześć, witam wszystkich. Powiedz przede wszystkim Bajsangur w paru słowach, jak Ci się podobała ta gala, jesteś zadowolony z jej przebiegu? Jestem bardzo zadowolony z tej gali. Myślałem, że nie będziemy w stanie jakby pobić ten rekord skończeń i dobrych walk z poprzedniego roku z Płocka, ale ta gala była również na bardzo dobrym poziomie, były bardzo fajne walki i jestem z nich bardzo zadowolony. Powiedz mi, czy znajdziecie jakieś bonusy? Tak, już przyznaliśmy bonusy. Knockout wieczoru dostał Magomed Hamzajew, walkę wieczoru dostał Yusuf Raisow, a poddanie wieczoru, co mnie bardzo cieszy, że tutaj Polak uzyskał ten bonus, to jest Damian Śmigielski, uzyskał bonus za poddanie wieczoru. Powiedz mi parę słów na temat ostatniej walki, oglądałeś ją? Oglądałem tą walkę, ale nie chciałbym jej za bardzo komentować. To ta walka musiała się odbyć, bo Grand Prix wygrał Selimgiri Rasulow. Mistrzem był Zelim Umijew, który nie trenował od roku, ale jak on wygrał wcześniej ten Grand Prix, zdobył pas, on od tego momentu nie trenował. Przekoło się jakiś tam miesiąc do tej walki, z tego co wiem, i prawdopodobnie będzie. No zobaczymy, co dalej z Zelimem będzie, no ale skończyło się jak się skończyło. Tutaj do Michała Andryszaka mam pretensję, że w Moskwie nie wygrał. Jakby w Moskwie wygrał, to też tutaj fajnie poszło, no ale co zrobisz. Teraz co, Michał dostanie szansę walki o pas? Wiesz co, no na pewno Michał udowodnił, że daje bardzo efektowne walki i na pewno jest tam w naszych tej liście wagi ciężkie bardzo, bardzo wysoko. Powiedz Bajsangur, kiedy kolejna gala w Polsce? Myślę, że w okolicach lata możemy się spodziewać kolejnej gali. Jaka to lokalizacja by była? Będziemy się zastanawiać, na chwilę obecną jest za wcześnie o tym rozmawiać. Okej, Bajsangur, dzięki za wywiad. Dziękuję również.